Z dnia na dzień ta wyjątkowa farma na granicy Jawożna i Mysłowic wygląda coraz bardziej okazale. Produkcja ruszyć ma w przyszłym roku i będzie to największa farma fotowoltaiczna w Polsce. Za inwestycją stoi firma Tauron, która szacuje, że ta elektrownia napędzana słońcem osiągnie moc 100 MW. Inwestycja wpisuje się też w strategię Zielony Zwrot Taurona, czyli sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80%. W lipcu rozpoczęliśmy już prace związane z montażem konstrukcji pod panele fotowoltaiczne w miesiącu wrześniu rozpoczął się montaż paneli fotowoltaicznych. Łącznie do zamontowania mamy tutaj 82,5 tysiąca paneli fotowoltaicznych. Na dzień dzisiejszy jest zmontowanych ponad 8 tysięcy paneli. Swoimi rozmiarami farma robi wrażenie. Można by tu zmieścić na przykład 22 pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Ale nie o rozmiary tu chodzi, a o ekologię i produkcję prądu. Tauron szacuje, że produkcja energii ze słońca w tym przypadku ograniczy emisję CO2 aż o 30 tysięcy ton, wyprodukuje też sporo prądu. Tego typu inwestycje, jeżeli byśmy to przeliczyli na ilość odbiorców, myślę, że zasiliłaby 50, może trochę nawet większe, tysięczne miasto. To nie jedyna farma fotowoltaiczna Taurona. Druga znajduje się w Jaworznie i ma moc 5 MW. Na fotowoltaikę stawiają też w Katowicach. MPGK Katowice zamierza mieć swoją farmę, która będzie zasilała zakład utylizacji odpadów. Dzięki temu wyprodukowanych zostanie około 20% potrzebnej dla niego energii. Ta farma powstanie na zrekultywowanym składowisku odpadów, który znajduje się nieopodal naszego zakładu utylizacji odpadów. Kwatera już jest nieczynna od kilku lat. Na tej kwaterze nie można budować żadnych budynków. Dostaliśmy odstępstwo na budowę farmy fotowoltaicznej. To będzie ponad 2000 paneli na powierzchni 5000 m2. Farma fotowoltaiczna w Katowicach ma zostać wybudowana do połowy przyszłego roku.